Witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zmiksować beat z wokalem. Czyli mamy tutaj do dyspozycji iście klasyczną hip-hopową sytuację, w której mamy sam instrumental w postaci beatu i nagrane wokale. Jeżeli chcecie posłuchać całego skończonego utworu, to znajdziecie go na moim drugim kanale. I zacznijmy od przesłuchania, jak brzmi to w wersji surowej, czyli beat razem z wokalem. Jedyne czego chcę, to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Wokal kompletnie na razie się nie klei, nie przebija się przez miks. Tutaj ustawiłem tak poziomy głośności instrumentalu do wokalu, żeby to względnie startowo jakoś się spasowywało, żeby względnie był słyszalny dobrze ten wokal i bardzo jest ważne to, żeby nie przeładować tutaj kanału master, czyli ściszyć beat, ściszyć wokal, żeby sobie tutaj zostawić nawet z 12 dB zapasu, spokojnie. Dlaczego chcę to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Potem i tak na koniec wejdzie mastering, który też tutaj zrobimy. Pierwsze co chciałbym zrobić, to zabiegi na bicie. Czyli zrobić troszeczkę miejsca dla wokalu. Co prawda z reguły dobry beat powinien już być tak wyprodukowany, żeby tam zostało jakieś miejsce dla wokalu, no ale nie wiadomo dla jakiego wokalu, dla jakiego utworu, także nigdy to nie będzie tak swobodne jak w przypadku miksu na osobnych ścieżkach. Pierwsza rzecz, którą proponuję, to kompresja side chain, polegająca na tym, że beat ścisza się minimalnie w momencie, kiedy jest wokal. Czyli ja ustawiam sobie tutaj audio from sidechain na wokal, bo na kanale wokal znajduje się mój wokal, dosyć oczywiste. I ta kompresja jest lekka, szybki atak, release niedługi, ratio 2. Zobaczcie, to będzie bardzo mała kompresja. Dlaczego chcę to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Kolejna rzecz to korektor w trybie mid-side i tylko i wyłącznie w trybie mid wycinam częstotliwości, które będę chciał uwypuklić w wokalu. I to jest około 2,5 kHz. Słyszalność głosu tam się znajduje. A dlaczego wycinam tylko w trybie mid? Dlatego, że wokal będzie znajdował się w środku. Więc nie muszę dotykać boków utworu. Nawet można byłoby minimalnie tutaj je podbić. Dla wyrównania, żeby nie mieć tak dużej straty, czyli to, co jest po bokach miksu w panoramie, nie zostanie tknięte, tylko środek, tam gdzie będę uwypuklał wokal. I na koniec jest jeszcze kompresor wielopasmowy, który działa tylko na zakres takiej głównej słyszalności wokalu i też w trybie sidechain wybrany jest tu kanał wokal, czyli oznacza to, że tylko ten środkowy zakres mid od około 2 kHz do prawie 4 kHz nieznacznie się ścisza. Zobaczcie, że ratio jest 1:3, także bardzo łagodne takie ustawienia atak i release i zobaczcie. Dlaczego chcę to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz. No ta kompresja jest niewielka, bo jak za dużo się zrobi, no to beat będzie się nienaturalnie ściszał. To takie niewielkie doprowadzenie do tego, żeby troszeczkę w bicie zrobiło się przestrzeni dla wokalu. Możemy teraz przejść do wokalu. Pierwsze co ustawiam, to jest de-esser w celu pozbycia się sybilantów, syczeń. Dlaczego chcę to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Nawet jak będę chciał, to pojadę vanem, zwiedzę cały świat jakbym był Magellanem. Dla niektórych zostanę Don Juanem. Ej, robię to na początku po to, aby te sybilanty później się nie uwypuklały. Czyli zaczynam od czyszczenia wokalu. De-esser, ja wiem, z 4 decybele max niech pracuje. To jest akurat bardzo fajny, bardzo dobry de-esser, ale nie musi być to ten konkretnie. Można nawet skorzystać z kompresora wielopasmowego w zamian za de-esser i też zrobi to całkiem przyzwoitą robotę. Kolejna rzecz jest to korektor, który ma na celu przeczyścić te nagranie i minimalnie trochę rozjaśniam. Wąskie wcięcia, bo skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co mi nie pasuje tutaj. Czyli na konkretnych jakichś częstotliwościach. I to jest akurat 211 Hz, 310, 435. Ale to nie znaczy, że w waszym wokalu będzie dokładnie to samo.
Może być to zupełnie inne częstotliwości, ale bardzo często będzie to gdzieś z zakresu 150 do maksymalnie 500 Hz. Tam będzie najgęściej, najgorzej, jeżeli chodzi o dobroć nagrania. No i oczywiście usuwam niskie częstotliwości filtrem górnoprzepustowym, bo te niskie częstotliwości są niepotrzebne, zamulają cały wokal. Tu jeszcze się okazało, że około 1 kHz mi nie pasowało i sobie wyciąłem. Jedyne czego chcę, to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Po prostu mi się nie podobało, to wycinam tę częstotliwość i tutaj podbiłem jeszcze powyżej około 8 kHz o 2 dB w górę. I też zobaczcie, że te wycięcia nie są jakieś w tym wypadku bardzo mocne. Można je tam troszeczkę zwiększyć skalą, może jednak ostatecznie. Posłuchajcie bez korektora i z korektorem. Jedyne czego chcę, to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Nawet jak będę chciał, to pojadę vanem, zwiedzę cały świat, jakbym był Magellanem. Dla niektórych zostanę Don Juanem. Ej, zrobię... Troszkę lepiej się to przebija przez miks, no bo jest jaśniejszy, pozbyłem się mułu, ale nadal ten wokal wydaje się taki nierówny. Może nie bardzo dynamiczny, ale jednak nie trzyma się równo bitu, brakuje mu tego ciężaru zwięzłości. I do tego celu będzie potrzebny kompresor, dokładnie kompresor. I ja tutaj skorzystałem z CLA-2A od Waves, emulacja analogowego kompresora, optycznego, bardzo dobrze spisującego się na wokalu. I ja akurat na wokalu lubię skorzystać z kilku kompresorów. Tu będą aż trzy kompresory, każdy troszeczkę inną rolę będzie spełniał. Peak reduction ustawiamy, o ile ma być kompresowany sygnał, a tutaj poziom wyjściowy. Jedyne czego chcę, to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Tylko w najgłośniejszych momentach dochodzi gdzieś tam do minus 5 dB, tak to waha się do minus 3 dB, także nie jest to zbyt mocna kompresja. I posłuchajcie bez i z, zauważycie, że wokal już płynniej trzyma się całego miksu, nie gubi się w pewnych elementach bitu. Jedyne czego chcę, to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Nawet jak będę chciał, to pojadę vanem, zwiedzę cały świat, jakbym był Magellanem. Dla niektórych zostanę Don Juanem. Ej, zrobię nawet show na Animal Planet. Ej. Kolejny kompresor to Abletonowski kompresor, ratio 3, niedługi atak, krótki release i kompresja, zobaczcie jaka. Jedyne czego chcę, to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Nawet jak będę chciał, to pojadę vanem, zwiedzę cały świat, jakbym był Magellanem. Dla niektórych zostanę Don Juanem. Ej, zrobię nawet show na Animal Planet. Ej. Taka dosyć agresywna kompresja, ale w hip-hopie się to bardzo dobrze sprawdza, jeżeli kompresor działa agresywnie. Następnie jest korektor darmowy Sly KQ, który ma na celu rozjaśnić tak na dobrą sprawę ten wokal, żeby lepiej przebijał się przez miks. I zobaczcie, częstotliwości około 2 kHz o 2 dB podbiłem i powyżej 11 kHz o 1,3, a nawet możemy i 1,5 dać. Także to też nie są to duże wartości, ale wyższe częstotliwości i ściszyłem o 1,5 dB wszystko poniżej 280 Hz. Uważałem, że jeszcze jest tam troszeczkę za dużo mułu, rozjaśniło się to. Jedyne czego chcę, to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem. Ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię to nawet jak rzucisz szurikanem. Nawet jak będę chciał, to pojadę vanem, zwiedzę cały świat, jakbym był Magellanem. Dla niektórych zostanę Don Juanem. Ej, zrobię nawet show na Animal Planet. Ej. Lubię jasny wokal, taki aż może za bardzo jasny, ale taki lubię i każdy mógłby inną decyzję podjąć. To są moje przykłady. I znowu trzeci kompresor, który po tym wszystkim jeszcze to kompresuje, bo brakuje mi tu zwięzłości. I to jest CLA-76, taki
agresywny kompresor, w sensie szybki, z szybkim atakiem, z szybkim release. To jest troszkę taki stara forma limitera, bym można powiedzieć, bo to też jest emulacja analogowego kompresora. Tutaj mamy atak, release i tutaj odwrotnie. W prawą stronę to jest krótszy atak i też w prawą stronę release to jest szybszy release. Czyli w lewo będą wolniejsze czasy zadziałania. Tu ustawiamy ratio i aby wprowadzić kompresję, patrzymy na wskazówkę. Tutaj pokazuje, o ile się ścisza sygnał. A tu input zwiększamy poziom wejściowy, tu wyjściowy i pamiętać o tym, aby wyrównać poziomy głośności przed i po i to tyle. I tu widzimy, o ile się sygnał kompresuje, no i słuchać. Jak będę chciał, to pojadę vanem, zwiedzę cały świat, jakbym był Magellanem. Dla niektórych zostanę Don Juanem, ej, zrobię nawet show na Animal Planet. I na koniec jeszcze raz ten sam de-esser z tymi samymi ustawieniami, żeby po tych wszystkich jakichś zabiegach kompresji, rozjaśnianiu znowu opanować ostatecznie sybilanty. Czy zapomniałem wam powiedzieć o istotnej rzeczy? Chodzi tutaj o osadzenie w przestrzeni tego wokalu. Mamy tutaj takie rzeczy jak pogłos, delay, pogłos i delay. Dobra, to teraz skupmy się tutaj na tym fragmencie. To jest tak samo zmiksowane jak tamto. Nie zabronisz mi, nie zagrozisz mi. To jest tak wysłane na pogłos o takim ustawieniu, dosyć długi pogłos, znaczy średnio długi pogłos i wysłałem w takiej ilości tu pogłos. Ja nie powiem ci nic ciekawego, ani mądrego, nie wyglądam na wygadanego, zaraz powinien paść. Jest jeszcze tutaj delay w takim ustawieniu, wysłany też w pewnej części na D, na B. Ja nie powiem ci nic ciekawego, ani mądrego, nie wyglądam na wygadanego, zaraz powinien paść trym z kolegą, no i padł, no i padł, no i co, no i nic. I jeszcze jest tutaj trzecia wysyłka, na której znajduje się simple delay, który emuluje efekt hasa, czyli takiego stereofonicznego poszerzenia i mógłby być tutaj jakiś doubler, dorzuciłem jeszcze chorus, żeby nadać szerokości temu wokalowi i też wysłałem to na wysyłkę C, dostosowałem poziom głośności, bo lubię jak troszkę ma takiej szerokości sztucznej wokal i posłuchajmy jak to teraz brzmi z tymi wszystkimi trzema zabiegami. One są dosyć istotne, szczególnie pogłos i delay osadzają lepiej w miksie. Jedyne czego chcę to jeść w nocy ramen i polecić se do Tokio nad ranem, ej, zrobię to nawet jak będziesz miała oczy szklane, zrobię jak rzucisz szurikanem, nawet jak będę chciał, to pojadę vanem, zwiedzę cały świat, jakbym był Magellanem. Dla niektórych zostanę Don Juanem, ej, zrobię nawet show na Animal Planet, ej. Kanale to malowo Warszawę, a ja chciałbym zwiedzić Bangladesz, a na razie zaczynam od przystawek. Jeszcze przed nami zostałby mastering, żeby to dokleić, bo to też jest dosyć istotny element w przypadku miksu bitu z wokalem. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku, tak żeby też tego nie przedłużać. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat kompresji, korekcji i pogłosu, to zapraszam was do kursu Pakiet Mix. Tam dokładnie wyjaśniam, jak działają te trzy najważniejsze procesory dźwięku wykorzystywane w miksie, w masteringu, no dosłownie wszędzie tak naprawdę. Trzymajcie się ciepło, cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.